Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Tu Elzbet Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z Fallouta Ej, czemu mi się wydaje, że brzmi dziwnie niż zwykle? Znaczy mi się wydaje, bo dawno, że nie siadała. Znaczy, czy ja wiem, dawno? Nie, jakoś bardzo, bardzo dawno. Przepraszam, jeśli brzmię teraz jeszcze dziwniej. Ale muszę sobie mikrofon ustawić standard u mnie. No, niestety, sorry, ale muszę. Nie to. Muszę sprawdzić, czy mi się nagrywa. Jejku. Jejku, gdzie ja mam ten? Dobra, nagrywa się, powiedzmy. Nagrywa się. Okej. Okay. Pasi. Jezus. Tak, na co ty już narzekasz? Już na życie. Nie, na życie nie. Dobra, na życie narzekam, ale nie takie. Aha, prywatne. To ile ty masz żyć? Ty żyć. Brzmi, jakbym miała wiele tyłków. Nie, ale mam na myśli, że. Od poniedziałku mam znowu. Znaczy, w poniedziałek było lot, to było, nie było źle. Wtorek. Nie pytajcie mnie o wtorek. Znaczy, powiedzieć wam powiem, ale. No, masakra. Duża masakra. Zła masakra. Aż tak źle. No bo już nie, no w przyszłym tygodniu mam tę wizytę u tego... Dziada, kurde, no sorry, no. Ja mogę powiedzieć? Może mi ogarnie w końcu coś. Że... Ej, Boziu drogi, no mniejsza z tym. No mam nadzieję, że mi ogarnie coś. Normalnego. No bo mi się skończy... Tamtych brzydkich... Nie no, brzydkie one nie były. Jedno z drugim to nie ma nic wspólnego, ale... Tamte, co mi nie działały, no to... już dawno nie biorę, więc no... I tak mówię, nie czuję, że była jakaś różnica. No nie czuję, żeby jakaś różnica była między tym, jak brałam, a tym, jak teraz już nie biorę. No, żadna. List co? List dziecięcy. Tak, czytaj po nie wiadomo jakiemu. Więc no sorry, do tyłek rozbić, żeby nie powiedzieć brzydziej. Nic to nie, no nic to sorry, kurde, nic to nie dało, nic to... No to chodź, chodź leć. Leci. To idzie. O Jezus. Leci, to idzie. Leży, bo śpi, kuźwa. Aż przypomniałem się właśnie tamto głupie moje powiedzenie jedno. Mniejsza z tym i no nic mi to nie pomogło. Ja, chociaż miałam chwilę takiego rozbłysku. Przebłysku. No jakkolwiek. Że ej, może to nie miało działać od razu. Może to po jakimś czasie będzie okej. Okay. Chciałabym właśnie, no ale nie bardzo. Nie mam. I zaraz wyjdzie, że... Znaczy to jest na pewno tu. Nie tu. Tam coś jest. Chciałabym, naprawdę. Chciałabym. Mogłam ponarzekać i stwierdzić, że o Jezu, to mi jakieś dziadostwo dawał, to mi nie pomaga. A potem by wyszło, że ej... A jednak ja miałam... Nie problem. Ja byłam w błędzie. Zajebisty ten lek... Aha, chciałabym. Niestety nie. Ani trochę. Więc mnie dopadło. Ja oczywiście wkurzona. No bo wkurza mnie za każdym razem. Znaczy, bo ja wiem, że będzie tak. Lewa strona mnie teraz boli, potem mi to przejdzie na prawą stronę i heja banana i nie mam tabletek.
Na ból. No bo nie, skończyły mi się noc, sorry. Że tu jest to. Ten terminal od książek. No i nie mam, 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 no i ich. Wszystko opcjonalne też mi zaznaczy, czy nie? Tak. Ale taśma z archiwum. Panie! Panie, ja widzę jeszcze. No i wkurzyłam się. Znaczy, tak mi to różnie wtorek ten z tym bólem było u mnie. No i czasem było tak, że nie wiem, skupiłam się na czymś, to no. No powiedzmy, że mi znikał ten ból. Tak na chwilę. No ale przyszedł wieczór. Zmęczeni byliśmy. No powrotem. Zmęczeni. No i tak się wkurzyłam, że stwierdziłam, ej w nosie, to już mówiłam, że wezmę ten, jak wrócimy, wezmę tą tabletkę. Tą moją starą tabletkę, bo ona jeszcze do końca, znaczy dziś, wczoraj się dowiedziałam, że ona jest jeszcze ważna do, no chyba do końca, bo to jest miesiąc zazwyczaj jest wybity i rok, nie? Czyli do końca miesiąca można jeszcze wziąć. No czyli do końca, no czerwca mogę jeszcze wziąć. Tylko wzięłam nową tą. Całą nie. Ten. Połówkę tą, co miałam, bo miałam zaczętą taką połówkę, ale no. Wywietrzane by to było. Więc wzięłam z nowej, otworzyłam. Na górę, a nie na dół? Gdzie było gdzieś zejście? A może z drugiej strony? I odkryłam, no i dobra, wzięłam. Oczywiście. Denerwowałam się, nie powiem, że nie. Bo wiem, jak ostatnim razem było to ze mną, jak wzięłam tą tabletkę, tą połówkę, nawet połówkę. Ojejku, to ja nie wiem, to czasem to działa dziwnie, bo raz wzięłam całą. Wzięłam, był dzień. Aha, wtedy, dobra. Wtedy tro. Dobra. Akcja szpital wtedy był, dobra. Ale nie z powodu tej tabletki, bo miałam dwustronną migrenę. Ale wzięłam właśnie wtedy całą. Nie bolały mnie mięśnie, bo zazwyczaj jak ja wiem, że zadziała mi, to mnie bolą mięśnie, więc mam taki coś za coś. No i wtedy mnie nie bolały, ale miałam dwustronną migrenę, lewa, prawa. Znaczy teraz też tak mówię, boli mnie. No nie powiem, że nie, bo mnie boli. Ale miałam dwustronną i wtedy pamiętam, że no faktycznie na prawą mi nie pomogło, no ale na lewą mi już pomogło, więc mnie nie bolała przynajmniej jedna strona głowy. Super. Dobra, a co my mamy coś? Możemy coś czy ona jakie chce książki? Have you been successful in your search for books? Przedwojenne książki. Aha, czyli te takie przedwojenne, czyste przedwojenne. Kochanie, rozumiesz mnie, nie? Takie, wiecie, te nie zniszczone chyba. Ja tu już byłam. No, więc wtedy nic mi nie było, ale już za pierwszym razem pamiętam, wzięłam tą tabletkę, to już było to, co było. Chociaż było lot, to lżej było. Łatwiej było. You've done so much for us. O Boże. I want you to have this. It's all I have to offer you. Dobra, dzięki. Certainly.
It's the least I could do after all you've done. Kochanie, wiesz ty co? Urwałaś mi temat. Nie, no nie urwała mi tematu. I to był chyba właśnie wtedy grudzień, w grudniu ten. Nie, bo... Tak, no ej, bo może mi się wydawało, że ja nie brałam ten, tabletki. Nie mogłam policzyć, nie mogłam się doliczyć. Ale nie, w grudniu pierwszy raz brałam wtedy tą połówkę. Znaczy potem wzięłam całą i zadziałało. I była, o Jezu, jak bajka. Potem w styczniu miałam tą dwustronną i szpital. Przygody ze szpitalem. W lutym miałam właśnie... No, w lutym miałam przygody z bólem mięśni wszystkich. Is it there? Are there books? Can I go borrow some? Wciąż się, a tu mam archiwum. Nie, no nie będę kłamać, no bo... Really? A whole library's worth of data? Right there? Oh, that's great news! So, what did you find? Tell me about it! Jeszcze potem były pewnie zgromadzone w archiwum. Teraz możesz ranić katalogowe wszystkie informacje, które kiedyś miało. Does it mean that it'll be a guard catalog? You see, because... Oh, never mind. Uh-huh. You'd have laughed if you knew the words card catalog. I wonder if there'll be one down there once I tell the world about it. Oh, and here's a book of mine and some caps for your research. Think of it as pay for a civilization worth of overdue books. Uh-huh. Technologia. Robko. It does, doesn't it? I mostly just deal with it after it's junked. But a trader gave me this bit of electronics from the Robco factory. If there's a way to reactivate and control the robots there, it'd make for a good example of harnessing the past technology for the book. Yeah, you should just be able to plug it into the mainframe at the Robco production facility. It'll give you access to the robots and terminals. Okay, here. And be sure to keep an eye peeled for any other examples of how to make old technology work for you out there. Dobra, idziemy. Remember, I'll buy whatever you're selling. Tak, jasne, to też by od ciebie kupiłam. Aha, jasne. Nie no, gdzie? No, więc wtorek... Położyłam się, no około 5 położyłam się, bo zmęczona byłam całym dniem i ogólnie to jeszcze migrena i tak dalej, no wiecie, dobija człowieka, znaczy mnie. Pewnie raczej każdego dobija. Aha, to wyrzucam. Dobra, styk, nie prześpimy się, możemy iść dalej. Więc tak mówię, mówię prawnikowi, że ej, wrócimy do domu, to wezmę tą tabletkę. Czemu mi mówi, żebym połówkę... Nie, chyba mi mówi, żebym wzięła połówkę. Ja wiem, że ja muszę wziąć połówkę, bo jakbym... O, nie chcę wiedzieć, co by się ze mną działo, jakbym wzięła całą. Naprawdę. Jak ja po połówce mam takie jazdy, a gdzie tam całą. No więc super fajnie. Wzięłam sobie pół. No dobra, tak mówię, w nerwach, no denerwowałam się tym, jak to zadziała tym razem na mnie, bo wiem, że... No jest minus. No mam nadzieję, że mnie wyśle kuźwa na jakieś badania, żebym, wiecie... Bo tak to nie wiem, wezmę sobie jedną... jak mam migrenę, jedną czy taką tabletkę jakąś, nie wiem, bo może są takie tabletki, które faktycznie będą mi pomagać, ale no zanim do tego dojdę, to mnie 100 lat mniejsza. No ale wzięłam sobie
tą tabletkę, no bo wiem, że no, no wiem, będę cierpieć przez mięśnie, bo ostatnio miałam tak w lutym wtedy. No ale okej, dobra, przejdzie mi chociaż na chwilę, no pff, coś za coś, no nie ma łatwo. No i dobra, wzięłam, siadłam sobie, coś tam zaczęłam oglądać, siadłam sobie normalnie, spokojnie, wygodnie na kanapie w salonie. No i aha, 10, nawet nie 10, 5 minut. Aha, już czuję, że będzie źle. No i pan i władca poszedł z psem na spacer. Nie. Czy chyba wiedział. Nie, no tak mówię, mówiłam mu, że wezmę, ale nie wiem, czy nie wiedział, kiedy wziąłam. Źle. Mogłam mu powiedzieć, albo mogłam poczekać, aż wróci. No mogło się to źle skończyć. I dopiero jak przyszedł, to już tak mnie ścięło, że no sorry, nie, ja nie wysiedzę. Ja się denerwuję, się wkurzam, że mnie boli. Jeszcze mi mięśnie boli. Wszystkie, ej, dosłownie, i ręce, i no, tak, wtedy w lutym miałam. Lutem też prawnik się denerwował, bo nie wiedział, co ze mną, bo ja musiałam zostać. Wszystko niedobrze mi jakoś było, tak jakoś dziwnie się czułam. Mięśnie, no najlepszy sposób się było, naprawdę, najlepszy sposób, żeby się położyć na tą, nawet na tą głupią godzinkę dla mnie. Przy tej tabletce, powiedzmy. No i przyszedł, ja go jeszcze oczywiście strollowałam na Facebooku, na Messengerze, no standard, Eliska musi. I tak, no dobra, ej, bo... Nie zajarzył, o co mi chodziło najwyraźniej. Wpadłam na genialny pomysł jeden, ale nie zaj... O, tam jest w ogóle Tempany Tower, o. Dla ciekawskich. A my idziemy w ogóle w tamtą stronę? Czy my będziemy przechodzić obok? Czy to jest, idziemy dosłownie w stronę? No bo tam jest ten, wiesz, no zaraz wam powiem odnośnie, tylko skończę tą przygodę. Nie no, kuźwa, żadną przygodę. Widziałam! O kuźwa, kto to tam jest? Kto to ma tą wyrzutnię rakiet? Halo? Z bandyta, czy to jest coś z bractwa? Jeszcze jest opcja enklawa. Bandyta chyba. Jakich wiem? Ty, kuźwa, i z tym pan z tą rakietą. A gdzie idziesz? Tak, chcesz dostać w pie... Nie, nie chcę. Nie, to jest bandyta. Ale jak bandyta atakuje bandy... Aha, zaraz, jak poleci mi rakieta... No, o, właśnie. Nie, on niech se przyjdzie. Więc... Misiu! Idź tam na tego z ra... O, może byś tu z rakietą mi pomógł. Ręka. Aha, obydwoje kulejemy. Nie, z odległość... Kanie, bierz go! Bierz go! Jak przeleciało obok mnie rakieta! Bierz go! No, oczko załatwi. Tylko gościu z rakietą może być problemem. Ile on ma rakiet? Dużo. Dużo. Eliska, nie pytaj ile. Tylko pokaż, jak potrafisz skakać. Ła! Nie, muszę się naprawić. Więc przyszedł, szukał mnie. Słyszałam, że szukał mnie. Wiadomo. Nie no, wiedział, że się źle czuję, no to wiadomo. Wiedział, gdzie mnie znaleźć. I mu mówię, że bo już ten troszkę, ale jeszcze przecież tam przykimywałam i no bo tak jak mówię, najlepiej jest ból u mnie, w moim wypadku. Zawsze to działa. Przespać ból. No sorry, no jedyne wyjście. Bo to zawsze pomaga i tak dalej. Kuźwa, jak on zaraz cwanie w to auto, to tylko... Oła, raz! Cwaniak dostał dobrą broń. Cwaniak... Dosłownie, cwaniak.
No i mówię mu, że wziąłem tabletkę i tak dalej i... No to, no, stwierdził też, że ej, mogłam poczekać na niego w razie, bo mogło mi się coś stać. I mówię mu, że mnie boli mięśnie, znowu jest to samo wtedy, co było w lutym, bo on pamięta to. No to dobra, mówi, że zostanie, posiedzi ze mną, coś tam porobi. Rzeczy związane z pracą i te, nie tylko. No ale będzie siedział i ten. Jerzym chyba zasnęła. I ten. No, nie budził mnie. Nie mówił mi nawet. No bo nie wiem. Nie, no nie jest opcja, że on będzie krzyczał na mnie, że ej, troluje go na tym. Na Messengerze. To nie, on nie złości się. Na szczęście. Jesus. Aha, to jest ten. Braswood pilnuje tego. Proszę mnie nie zjeść, ja tylko przechodzę, ja jestem przechodniem. Tubylcu? Właśnie, oni mają takie czerwone te pancerze. Kochanie, rozbi... Jasne. No i ja zasnęłam, nawet nie wiem kiedy obudziłam się, nie wiem. No parę chwil potem i tak patrzę ten. Dobra, siedzi dalej, nie? Patrzę na telefon. Aha, odpisał! O Jezus. Ja się popatrzyłam na niego tak z uśmiechem, tak lekkim. Jeszcze mnie bolało, ale i on też tak. Aha, dobra. Dobra. Ale nie, dalej nie zajarzyło, najwyraźniej o co mi chodziło. Heck life. Tak. Tak, dziecko lubi emotki. To duże mam na myśli. O Jezus. Tak, rozumiemy się bez słów, kuźwa. Emotki wystarczą do życia. Naprawdę. A, zaraz zejdę. Really, naprawdę. Cieszę się, że chociaż tyle. Że cię nie upie... Nie no, tak mówię. Okrzyczeć mnie nie okrzyczę, bo nie ma. Nie ma powodu. No nie ma powodu. Nie wiem, czy to pojemniki, z którym nie będę zostawiać póki co. Jezu, jakbym tyle wypiła, to. O Jezu, nie wypiłabym tyle. No więc w miarę okej. Okay. Oprócz tego, że był ten na spacerze, ponoć bo to mi mówił. Pokazywał mi. Oprócz tego, że był na spacerze, to potem jeszcze jakieś takie zakupy szybkie robił, ponoć. Ej, będzie zmiany. Znaczy, dzisiaj może siądę, może będę mieć na tyle siły, żeby siąść i zrobić to. Znaczy, muszę. I tak, w końcu. Ej, hura! Kurde, w końcu mam ten. Tablicę korkową będę mieć. Pół roku później. Ej, dosłownie pół roku później. Ale jest, dobra, stoi. Nierozpakowana. Będę się bawić. Czemu jeszcze używam takiej powiedzmy, beznadziejnej broni? Działko? A działko? A działko? A działko? Poczekaj. Burku! Działko na rat skorpiony. Przepraszam, muszę was zjechać. No, więc jak mówię, jest tablica w końcu. Zlitował się nade mną. Plus do tego tusze mi. Poniedziałek. Poniedziałek był bardzo miły, bardzo fajny, bardzo się cieszę. Może jutro wam poopowiadam o poniedziałku. Tak trochę. No fajnie było, no. Nie powiem, że nie.
albo na Tomb Raiderze. Znaczy jeszcze jest jedna opcja, inna rzecz jeszcze, odnośnie, tylko wam też wspomnę, to jutro wam powiem. I wrzucę wam, pokazać wam. Bo paczka, ej, moja paczka z plakatami się znalazła się dzisiaj w środę. Ojej, zaraz kuźwa, Misiu, no proszę cię. Zaraz jak mnie coś dojedzie, to tylko raz. Jak to moje kończyło? Moje kończyny. No szybko poszło, wiecie, ten jedzenie i tak dalej. Nie? No mięso tego nie chcę na razie zużywać. Póki co. No więc jak mówię, plakaty się znalazły, paczka z plakatami się znalazła. Dzisiaj będzie dostarczone. No bo będzie dostarczone. I tak mówię, jak widzicie ten odcinek, to już na pewno już doszło, to... I tak mówię, jutro wam opowiadam i tak dalej. No bo jeszcze nie widzę jakiej jakości to jest, jeszcze nie mam tego w ręce, więc nie, ale... Jutro wam poopowiadam, sklecę to z tym, no... Aha, jeszcze... Aha... No, czuję się lepiej, no poprawiło mi się po tej tabletce. Faktycznie cierpiałam przez chwilę we wtorek, ale jednak, no... No właśnie. Podziałało. To jest dobre. Ja wiem, że ona jest... Ten efekt. No efekt uboczny, nazwijmy to efektem ubocznym. To, że mnie mięśnie bolą. Efekt uboczny temu, że one są, to jest silny lek przeciw. To jest na recept, tego nie kupicie normalnie. Tego się nie da leku kupić normalnie, tak? O. Tylko, no. Musicie mieć kwitek od lekarza, żeby dostać coś takiego. No i to jest mój efekt uboczny. Zawsze jest coś. Nie ma tak, nie mam. Znaczy nie, jak dobrze będziecie mieć dobrany coś, jakiś lek, no to efektów ubocznych nie będzie. A ja miałam taki na szybko, żeby w razie był, żeby mi to pomogło, żebym nie cierpiała tak jak zwykle. Tak, idę w stronę tępeny. Ta, o Jezu, pod każdym tym mięsem soi i siedzi wodziarz. No tak. How many times do we have to go through this? Burek tu się... I can stand here all day I've already told you Tenpenny won't allow zombies to live here. Zombiach. You're definitely not human. That's for damn sure. For the last time, no zombies allow. Can't you tell the difference between me and a feral? Fine. I'll show you the goddamn difference. Just you wait. You'll get yours, all of you. Welcome to Tenpenny Tower. Co? Co cię tak śmiesz? Ej, no bo kuźba tu się kłóci, ale... Welcome to Tenpenny Tower. I'm really not in the mood, so leave me alone. Nie masz nastroju. Ja też. I thought I told you to get the hell out of here. Tenpenny doesn't want your goddamn caps, and I don't want the goddamn headache. For the last time, get your rotten, ugly, goddamn ghoul ass off Mr. Tenpenny's private property. To ja sobie idę, pa. What? No, just those damn ghouls. Sorry, thought you were one of them. Ghoul or not, I must inform you that you are trespassing on Alistair Tenpenny's private property. Renders an official business only. W sprawie tych... Nie, chcę się spotkać z... Aha. Dobra. That's rich. What would a man like Tenpenny want to do with a waste rat like you?
Mam dla pewną intra... Co? Aha. Intratną propozycję. Just a minute. Let's not be hasty. If Tenpenny is interested in what you have to say, I suppose you should get your chance. Though he normally conducts all his business through Mr. Burke. If Tenpenny doesn't want to talk to you, if you bother Mr. Tenpenny or any of his residents, I will be very glad to forcibly show you out. Do we understand each other? Good. Burku! Cię tu Jadek kuźba mówiłam! No i tyle chyba póki co. Znaczy nie pójdę do Tenpenny. Pójdziemy zaraz, znaczy jutro pójdziemy do Robko. Skupimy się na misji, żebym ja się wygadała wam na temat różnych tematów. Na temat tematu. No, masło maślane, no ale wiadomo o co chodzi. Więc chyba dalej wam nie będę wiedzieć, jakiej jakości, ale mam nadzieję, że w miarę to okej będzie wyglądać. A coś miałam mówić i już stwierdziłam, że ej, nie. No to jutro wam powiem, co i jak. Dobrze, no nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało, komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi, gdzieś tam na jakiś koniec rąka, bo mam bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No jutro standardowo Rise of Tomb Raider i Fallout 3. Dzięki, cześć.